Kiedy lata temu obrabiałem swoje pierwsze zdjęcia, to używałem monitora, jednego monitora, 24-calowego, o rozdzielczości 1920 na 1200 pikseli. Nie mieściłem się na nim, palety w Photoshopie albo zajmowały za dużo miejsca, albo trzeba było je co chwilę chować. Podgląd zdjęcia w oknie nawigatora był zbyt mały, by używanie go miało jakikolwiek sens, a większość zajmował w za dużo cennej przestrzeni. Do tego wyświetlanie obok siebie dwóch zdjęć właściwie wymagało ukrycia wszystkich palet. O komfortowej pracy nie było mowy. Dlatego, podobnie jak mnóstwo innych osób, później kupiłem drugi monitor, takiej samej wielkości rozdzielczości i przerzuciłem na niego wszystkie palety z oknem nawigatora. Siedziałem już na Macu, więc problem ze złym oprofilowaniem podkrądu no, właściwie mnie nie dotyczył i byłem w miarę zadowolony z tej zmiany. Wszystko działało w miarę OK. Gdybym miał monitor Rozdzielczości 2560 na 1440 czyli taka standardowa 27, to i tak potrzebowałbym ekranu pomocniczego, chociaż pewnie nie aż tak bardzo. Minęło kilka lat. Przeprowadzając się do Bangkoku, pozbyłem się do dotychczasowego sprzętu i musiałem kupić coś nowego. Po powrocie na wakacje do Polski podesłano mi do przetestowania graficznego NECA PA322 UHD, czyli 32 calowy monitor o rozdzielczości 3840 na 2160 pikseli. To przestrzeń taka jak w czterech monitorach 24 calowych o proporcjach 16 x 9. zacząłem obrabiać sesję na tym wybranym ekranie, no i skończyło się tak, że ostatecznie kupiłem identyczny model. Wcześniej myślałem o 27 calach, hmm, QHD, czyli standardowa rozdzielczość, ale po zobaczeniu jak się pracuje na wyższej rozdzielczości, nie było już mowy o powrocie do standardowych ekranów. I w tym filmie spróbuję wyjaśnić, dlaczego. Poza zaletami, wspomnę też o wadach. Nie będę tutaj opowiadał konkretnie o tym leku. Chcę się skupić na samej rozdzielczości, a nie na konkretnych modelach. Dalszą część filmu nagram w natywnej rozdzielczości tego monitora, więc u osób ze standardowymi wyświetlaczami wszystko będzie o wiele mniejsze i znacznie mniej wyraźne niż u mnie. Mimo wszystko warto sobie włączyć jakość 4K, no bo YouTube pozwala wtedy na większy bitrate. To, że u mnie wszystko jest wystarczająco duże i bardzo wyraźne, jest pierwszą zaletą 32-celowego monitora Ultra HD. A dzięki takiej przekątnej nie muszę włączać żadnego skalowania, bo wszystko jest wystarczająco duże. Mam wtedy interfejs podobnej wielkości, jak na ekranie 15-celowym z rozdzielczością 1920 na 1080 pikseli. Tyle, że przestrzeni na rozmieszczenie wszystkich okien jest 4 razy więcej. A gdybym miał gorszy wzrok, to wystarczyłoby włączyć skalowanie i kosztem przestrzeni roboczej zachować ostrość obrazu. Właściwie to interfejs i fonty wyglądałyby wtedy jeszcze lepiej. Na monitorze 24-calowym Photoshop wyglądał u mnie tak. Teraz na 32-calach Ultra HD wygląda tak. Mieszczą mi się wszystkie palety, których używam. Bez przewijania widzę wystarczająco dużo warstw, a okno podglądu ma taki rozmiar, żeby było użyteczne, a w razie potrzeby jest przestrzeń, żeby je jeszcze bardziej powiększyć. Mogę też mieć otwarte dwa zdjęcia jednocześnie i wciąż bardzo wygodnie pracować. Kolejna sprawa to szczegółowość zdjęć. Dzięki wysokiej rozdzielczości na zdjęciu widać dużo, dużo więcej detali, bez potrzeby powiększania. Każdy fragment tworzy 4 razy więcej pikseli, więc obraz znacznie bardziej przypomina druk. Nawet jeśli jest włączone skalowanie interfejsu, to zdjęcie będzie wyświetlane natywnie. Ma to duże znaczenie przy zumowaniu zdjęcia. Jeśli przybliża się je albo oddala o wartość, która nie jest równym dzielnikiem oryginalnego rozmiaru, to zdjęcie się rozmyje, no bo trzeba zrobić interpolację. Tak samo przy obracaniu fotografii. Na ekranie 4K to rozmycie jest o wiele mniej widoczne. Nie licząc finalnego wyostrzania, spokojnie można komfortowo pracować na najróżniejszych zbliżeniach i oddaleniach. Nie jest idealnie, do tego potrzeba by jeszcze znacznie większego upakowania pikseli, ale jest dużo lepiej niż normalnie. Niestety, na wideo to wszystko jest niewidoczne. No, chyba że ktoś oglądał w 4K na ekranie Ultra HD i YouTube był wyjątkowo łaskawy robiąc kompresję. Podejrzewam, że tak nie jest. Przy czym to nie jest tak, że teraz jestem w stanie obrobić zdjęcia lepiej niż na 24-calowym Eizo CG246, którego używałem lata temu, ale mogę zrobić to o wiele wygodniej bez potrzeby stawiania obok drugiego monitora. Mogę też oglądać zdjęcia znacznie bardziej przypominające wydruk i korzystać z komputera bardziej komfortowo niż kiedykolwiek. Niedawno przerzuciłem się z wywoływania zdjęć w Adobe Camera Raw na Lightrooma i w nim duża rozdzielczość też bardzo się przydaje. Przede wszystkim jest dostęp do wielu opcji wywoływania zdjęcia bez przewijania ekranu, a miniatury są wyraźniejsze i mieści się ich więcej albo mogę ustawić im większy rozmiar. Mogę też używać trybu dwumonitorowego na jednym ekranie, bez martwienia się o przestrzeń roboczą. Czyli na jednym wyświetlaczu pokazuję sobie cały czas zarówno miniatury, jak i duże zdjęcie, jednocześnie z wszystkimi paletami. Niczego nie muszę zwijać. Gdy odpalam Final Cut do montażu filmów, to nie dość, że mieści się wszystko, czego potrzebuję, to mogę wyświetlić podgląd Full HD bez żadnego skalowania, zostawiając 3 czwarte ekranu na wszystkie okna programu. Tak samo w ScreenFlow, którego używam do robienia screencastów i w którym powstał cały mój kurs retuszu. 4K to nie sama zalety, są też wady. Na szczęście mnie one zbytnio nie dotyczą, mimo wszystko wypada o nich powiedzieć. Taka rozdzielczość obciąża kartę graficzną tak jak cztery monitory 24-calowe. I to jest jeszcze ok. W końcu lata temu podpinaliśmy wiele monitorów i komputer z tego powodu nie zwalniał jakoś drastycznie. Największy problem zaczyna się po włączeniu skalowania, bo wtedy robiony jest supersampling, czyli obraz jest renderowany do przeogromnej rozdzielczości, po czym dopiero zmniejszany do 4K. Dzięki temu podczas robienia interpolacji, system ma o wiele więcej danych, no i może wygenerować okna i fonty i wszystko inne w jak najlepszej jakości. Jak łatwo sobie wyobrazić, to książka kartę graficzną znacznie bardziej niż zwykłe w obrazu i zajmuje dużo, dużo więcej jej pamięci. Oczywiście obecne karty graficzne sobie z tym radzą, te starsze często też, ale wszystko zależy od tego, jak się używa komputera. Czym więcej okien będzie otwartych, tym gorzej dla karty graficznej, bo każde jedno musi zostać wyrenderowane. I trzymane w pamięci. Dlatego uruchamianie Mission Control, czyli wyświetlanie wszystkich okien, które są w danej chwili otwarte, jednocześnie, potrafi tak bardzo przycinać przy mnóstwie otwartych aplikacji, nawet jeśli ogólnie komputer działa płynnie. Przy takich monitorach, czym więcej pamięci w karcie graficznej, tym lepiej. A gdy ma się na przykład iMac 5K, no co już w ogóle? Tam lepiej byłoby nie schodzić poniżej 4 GB. Na szczęście. Część problemu załatwia kaszowanie, więc jeśli robi się to samo ponownie, no to już karta graficzna nie ma aż tyle do roboty. Ja nie dość, że nie muszę używać skalowania, to zazwyczaj mam otwartych tylko kilka okien, więc nakładkowanie obrazu nie narzekam, mimo starego komputera. Jeśli pracuję na samym ekranie laptopa, który ze względu na rozmiar wymaga skalowania, bo jest to retina, to wydajność nie jest wyższa niż podpiętym nekiem. Tylko, że gdybym zamiast monitora 32 calowego miał 27 cali lub mniej, no to skalowanie pewnie byłoby konieczne. Może niekoniecznie do Photoshopa, ale do normalnego korzystania z komputera jak najbardziej. I o ile Mac OS ze skalowaniem radzi sobie doskonale, no bo system ogarnia to od początku do końca, to na Windowsie tak różowo nie jest. Szczególnie, gdy ma się kilka ekranów z włączonym różnym skalowaniem. Na pocieszenie zostaje fakt, że jest coraz lepiej i w przyszłości może ten problem zostanie całkowicie zażegnany. Spotkałem się kiedyś z odosobnioną opinią, że na ekranie Ultra HD ciężej jest ocenić ostrość, mimo że jest wręcz przeciwnie, bo można mieć ją dużo lepszą niż normalnie, lub zmniejszyć w razie potrzeby, zwyczajnie powiększając zdjęcie, by wyglądało jak na zwykłym ekranie. Więc przygotowując coś do internetu, wystarczy wyostrzeć na 200% zbliżeniu zamiast na rozmiarze 100%. Dzięki temu będzie widać większe piksele bez żadnej interpolacji. Przy czym teraz mnóstwo osób zobaczy właśnie bardzo małe piksele. Na wszystkich telefonach, tabletach i ekranach laptopów, czy to HD czy retinach. No i oczywiście wyostrzenie do druku na monitorze 4K da efekt dużo bliższy finalnemu niż na ekranie o normalnej rozdzielczości. Przy czym na początku, gdy jesteście przyzwyczajonym do mocno rozmytego obrazu o zupełnie innym PPI, no to na pewno warto dać sobie czas na przywyknięcie do nowej jakości. Czym większe PPI, tym lepiej, bo tym bardziej zbliżamy się do tego, co nasz wzrok jest w stanie pokazać. UHD na 32 calach daje dobrą ostrość, o wiele lepszą niż na normalnym monitorze, ale niedoskonałą. Do tego potrzeba by ekranu albo kilkudziesięciu tysięcy pikseli upakowanych na 32 calach. Ale 32 cale UHD to doskonały kompromis pomiędzy ostrością, wielkością i wydajnością, bo tak jak wspomniałem, mogę tego używać bez skalowania i mieć wielki obszar roboczy. Jeśli ma być czytelny, no to i tak będzie trzeba go skalować, a więc używać dużo większego ekranu. Nie widzę żadnego powodu, by zmieniać w przyszłości ten ekran na 5K. Zresztą w tej chwili żaden 5K nadający się do zdjęć nie istnieje, no ale kiedyś pewnie powstanie. 8K na 32 calach to już byłoby coś, ale to odległe czasy, szczególnie biorąc pod uwagę wydajność. No a wizualny przeskok pomiędzy 4K a 8K będzie znacznie mniejszy niż pomiędzy 2,5K a 4K, no bo zmieni się ostrość. Ale przestrzeń robocza pozostanie bez zmian. Mocniejsze zmniejszanie interfejsu nie ma sensu, jeśli ma być czytelny. Więc i tak będzie go trzeba skalować no albo po prostu używać dużo większego ekranu. Ale wróćmy do dzisiejszych czasów. Kupiłem monitor Ultra HD, bo nie musiałem iść na kompromis pomiędzy jakością obrazu a rozdzielczością. W tej chwili są tylko dwa monitory, które to oferują, i oba są drogie. Gdybym miał do wydania np. 5000 zł i musiał wybierać pomiędzy biurowym monitorem Ultra HD a graficznym o mniejszej rozdzielczości no to bez dwóch zdań brałbym graficzny no bo priorytety są jasne o wysokiej rozdzielczości mogę myśleć dopiero wtedy gdy monitor spełnia wszystkie warunki przez jakie mogę na nim obrawić zdjęcia mając pewność, że faktycznie wyglądają tak jak są wyświetlone dawno temu napisałem o tym obszerny artykuł, ostatnio go zaktualizowałem link wrzucam do opisu jest w nim też lista różnych monitorów nadających się do zdjęć podzielona na ekrany o zwykłej rozdzielczości no i ultra HD